Ach, ale ten też mnie wnerwia. Ty mnie wnerwiasz. Tak, mam nadzieję, że zaraz przestanę. Mam nadzieję, że ty zaraz przestaniesz. No, kurde, cały zmoknę. Ty cały zmokniesz. No jesteś brzydki. Twoje poczucie humoru, Ed, chyba nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Czy to była obelga? No pomyśl. Wreszcie, po tylu latach powróciłem. A teraz czas. To była obelga. Nie mam pojęcia, co ci na to jacy do niej mówili. Jest ten świat, lepiona jest ta katastrofa. Cokolwiek to było. Aha, tu są. Kiedy znaleźli szkielet w mojej kuchni, pomyśleli, że to mój. Ale kiedy wróciłem do domu, okazało się, że właścicielka wynajęła go już komuś innemu. Chłopaki? Widzieliście tego złowieszczego gościa w tamtej alejce? Wow, tak, to straszne to było. Chwila, chodziło o tamtą alejkę. Wygląda trochę jak Ed z brodą. Nie bądź głupi, tylko Tom może zapuścić brodę. Skorup się nie śmieje. Nie ma szans, żebym to był ja. A Boże. Nie, nie ma szans. No może... Jestem... Tobą z odległego roku 2000, kiedy kola została uznana za narkotyk na całym świecie. I po kilku latach zrozumiałem, że mam tylko jeden wybór. Muszę cofnąć się w czasie, żeby zabić siebie z przeszłości, żeby uniknąć tak ponurej przyszłości. Nie wygląda zbyt futurystycznie. Miał być ekstrach rubiący! To nic nie zmienia. Przepraszam, ale mam bardzo ważne sprawy do załatwienia. Ale miły, młody człowiek. O nie, giętny laser! Połóż mi swer, gościu! O nic się nie bój, z moimi mocami mogę powstrzymać wszystko. Oprócz tego... Bierzcie co trzeba i spadamy stąd. Kochana, tak tęskniłem! Paszport nie, lekarstwa nie, biżuteria nie. Aha! Szczęśliwa puszka. Matt, szybko, musimy iść. Spoko, już idę. Wybaczcie, będę o was pamiętał. Czas na operację Mega Ucieczka 4. Otwórz. Dostęp. Wejść. Roku.
Cześć. Dobra, chłopaki. Makaron dla ciebie, tacos dla ciebie, a dla ciebie? Cokolwiek chcesz, skarbie. A ja wezmę tylko mięcho i placek ziemniaczany. Okej, okay. Chcecie coś do picia? Poprosimy. Jeden, dwa... No, to będą dwa baniaki koi. Właściwie to po co uciekamy przed tym gościem, skoro on chce zabić tylko Eda? Ej! No wiesz, bez Eda zostalibyśmy tylko ty i ja. A to by ssało. A tak w ogóle to ogarniacie, że to chyba nasza najdłuższa dotąd dyskusja? Możesz ty w mopsa zbić, cychat! Naprawdę sądziłeś, że ty z przyszłości nie będziesz wiedział, gdzie się ukryjesz? Co? To dlaczego tak długo nas szukałeś? Stul prysk i gotuj się na śmierć! Skąd mamy wiedzieć, że jesteś prawdziwym Edem z przyszłości? No więc... Szczęśliwa puszka, Ed. Dokładnie pamiętam, skąd ją mam. La 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 la. O, puszka! La 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 la. Ma rację. No, jeśli już wszystko jasne, gotuj się na śmierć. Ale to nie spowoduje jakiegoś paradoksu albo czegoś? Nie bądź głupi. I takie coś zdarza się tylko na filmach. Filmach, filmach. Paradoksy i tak dalej. Tymczasem. Ha, jak dobrze, że mamy drugą maszynkę do podróży w czasie. Teraz musimy zatrzymać Eda, zanim zepsuje coś w przyszłości. Albo jest martwy. Gdzie go zaczniemy szukać? Nie wiem, ale mam nadzieję, że Ed z przeszłości ma na tyle rozumu, żeby się gdzieś schować. Jestem rozproszony. Kto by to kupił? Powinniśmy chyba wrócić do samochodu. Dobra, czas zakończyć to raz na zawsze z moją armią Edu. Edison, Sir Ed, Edius i Edg, więc nie ma już ucieczki. Atakujcie, bracia! Że już być nie może. Stój, gdzie stoisz! O Boże, jestem stary! Ej, co masz na oczach? Pamiętasz ten laser, którym dostaliśmy w twarz? Tak? Tak. Zresztą, jesteśmy tu, by cię powstrzymać, zanim zmienisz przyszłość dla twoich samolotnych płatków. Nie! Nie ma głowy! Nie chcę wrócić do przyszłości bez koli!
dzisiaj przyjemność gościć w studiu twórcę, autora, odkrywcę i króla praktycznie całego stworzenia od początku dziejów, znanego również jako Matt. Matt, powiedz nam, skąd się wziął pomysł stworzenia i rządzenia praktycznie wszystkim, co żyje? A więc wszystko zaczęło się, kiedy stworzyłem wehikuł czasu, dzięki któremu mogłem podróżować w czasie... Jak ja kocham Matta!